Rozpoczął się 7. Europejski Festiwal Schumana pod nazwą Quo Vadis Europo XXI wieku. W jego ramach w Ustroniu odbędzie się szereg paneli, spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości Europy. O szczegółach Ewelina Lach. Europejski Festiwal Schumana po raz kolejny odbywa się w Ustroniu. To już 7. edycja tego niezwykłego wydarzenia, które przede wszystkim ma przybliżyć postać wielkiego Europejczyka, ojca Zjednoczonej Europy. O szczegółach, o programie, ale także o samej idei festiwalu porozmawiam z moim gościem, a jest nim pani Małgorzata Juroszek, Instytut Myśli Schumana. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, jaka była idea utworzenia takiego festiwalu? 7 lat temu Instytut Myśli Schumana zainaugurował coroczny festiwal, Europejski Festiwal Schumana. Każdego roku spotykamy się tutaj, by dyskutować, rozmawiać, przybliżać postać jednego z ojców założycieli Wspólnoty Narodów Europy, Roberta Schumana, który uważał i mówił, że Europa powinna być chrześcijańska albo nie powinno być jej wcale. Także tutaj razem spotykamy się w Ustroniu na Podbeskidziu Śląskim, by dyskutować o tym, by przybliżać postać tego wielkiego człowieka, polityka, męża stanu oraz sługi Bożego, którego trwa proces beatyfikacyjny. No właśnie trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana. Chciałam zapytać o tą niezwykłą postać i o to, w jaki sposób jest prezentowany podczas tego festiwalu, który dzisiaj jest ostatnim dniem, bowiem ten festiwal trwa przez kilka dni. Rozpoczął się na początku maja. Zgadza się. Tutaj ten festiwal rozpoczął się na początku maja. Na początku 5 maja było otwarcie wystawy w Skoczowie, Muzeum Parafialnym Świętego Jana Starkandra, poświęconego również Robertowi Schumanowi, pod taką nazwą Ojciec Wspólnoty Narodów Europy. Później w dniach 6-8 maja było spotkanie w Metz we Francji, które było zorganizowane przy współudziale Instytutu Świętego Benedykta oraz młodzieży, która przyjechała specjalnie na to wydarzenie z Polski, to jest wielu miast. Następnie... A jak reaguje właśnie młodzież, która bierze udział w takim wydarzeniu? Czy oni posiadają tą wiedzę i doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielką postacią był Robert Schuman? Jakie oni zadania mają podczas takiego festiwalu? Tak, oczywiście. Tutaj młodzież jest jak najbardziej zainteresowana postacią Roberta Schumana, ponieważ wszyscy młodzi ludzie szukamy autorytetu, tak, na którym możemy się wzorować. Instytut Myśli Schumana organizuje konkurs wiedzy o Robercie Schumanie w bardzo wielu szkołach, w szkołach średnich w całej Polsce, gdzie właśnie młodzi ludzie mogą uczyć się o nim, mogą czytać, dowiadywać się o jego polityce, a później taką główną nagrodą jest właśnie uczestnictwo w podróży śladami Schumana do Metz, do Francji, do Strasburga. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Małgorzata Juroszek z Instytutu Myśli Schumana. Dzisiaj podkreślam, jest ostatni dzień festiwalu dotyczącego wielkiego człowieka, człowieka, który przecież zasłynął z deklaracji Schumana. To był początek Zjednoczonej Europy i między innymi o tym dzisiaj podczas tego festiwalu będą rozmawiać ci wszyscy, którzy zostali zaproszeni na to niezwykłe wydarzenie.